Park Aleksandra Majkowskiego niejednego mieszkańca Wejherowa napełnia dumą. Zmodernizowany, bezpieczny i zadbany. Sporą atrakcją jest składający się z trzech wydzielonych części plac zabaw dla dzieci w trzech grupach wiekowych. Na rewitalizację parku miasto wydało już 9 milionów, z czego większość pochodzi z dotacji unijnych. Dlaczego park cieszy się tak dużym powodzeniem? Po pierwsze, była to dzięki decyzji prezydenta miasta, który postanowił ten park zrewitalizować. Dwa, dzięki ogromnym środkom finansowym, które tutaj przeznaczyliśmy na całą rewitalizację, to jest 9 milionów złotych przez ostatnie 5 lat. Kolejna rzecz, dzięki zdobyciu środków unijnych, no bo to nie tylko środki budżetu miasta, ale także dzięki dwóm projektom unijnym, które udało nam się przygotować i na które udało się zdobyć te pieniądze. Kolejna rzecz, dzięki ogromnej pracy, aby stworzyć tutaj sieć ścieżek, aby stworzyć ogromny plac zabaw dla dzieci, aby także przygotować ten ścieżkę fitness. Czyli ogólnie mówiąc, dla każdego coś dobrego, jednak są i tacy, którym to przeszkadza. W ostatnim czasie doszło do dwukrotnych aktów wandalizmu na terenie placu zabaw. To serce boli, że miesiąc po oficjalnym oddaniu do użytku tego parku, po zakończeniu tego projektu, miały miejsce, tak no, można powiedzieć, niezrozumiałe tutaj zniszczenia. Poniszczone pergole, ławki, kosze na śmieci to efekt działań wandali. Najpierw zdewastowano aż 9 pergoli, 2 ławki oraz 5 koszy na śmieci. Na szczęście Straż Miejska szybko ujęła sprawców. Sprawcy byli tak pobudzeni, że nawet jedną z ławek wynieśli na zjeżdżalnię dla dzieci. Innej nocy zdewastowano po raz kolejny pergole i wyrwano ławki z betonowych podstaw. Wśród podejrzanych znalazł się mężczyzna, który niedawno opuścił zakład karny i który zdewastował także przystanek autobusowy. Tej samej nocy został zdewastowany przystanek MZK na ulicy Reformatów. Sprawca, który nie tak dawno opuścił zakład karny, pokłócił się z swoją dziewczyną no i rzucił butelką w szybę tego przystanku, która się po prostu zbiła. Funkcjonariusze badają okoliczności zajść w parku. Jak wynika z zabezpieczonego materiału dowodowego, jeden z aktów wandalizmu został wykonany przez 5-osobową grupę pijanych, składających się z 4 mężczyzn i kobiety. Tymczasem Straż Miejska apeluje o rozwagę. Chciałem zaapelować do mieszkańców Wejherowa, aby zgłaszali do nas przypadki, gdy większa grupa osób wchodzi do Parku Majkowskiego, bo wiadomo, że w nocy nie wchodzą tam w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, a raczej w celach czysto pijackich, bądź urządzania sobie burt na terenie parku. W parku znajduje się kamera, która nie obejmuje swym zasięgiem całego terenu, toteż Straż Miejska umieściła jeszcze jedną kamerę. No niestety przykro mi, że ta kamera będzie musiała zniknąć z ulic miasta Wejherowa, a będziemy musieli monitorować park, bo nie zawsze uda nam się na czas przyjechać. Ponadto nasiliśmy liczbę kontroli w parku miejskim w porze wieczorowo-nocnej, jak również w dzień. Mienie publiczne w parku jest ubezpieczone, zatem oprócz odpowiedzialności karnej wandale będą musieli zapłacić za dokonane zniszczenia oraz pokryć koszta windykacji firmie ubezpieczeniowej.